Pytamy wprost. Witam Państwa, Wacław Pintal. Dzisiaj gościmy w naszym studio dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu, osobę niezwykle przebojową, pomysłową, pana Marcina Pilarskiego. Witam, panie dyrektorze, serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Pan dyrektor Pilarski jest dyrektorem tej szkoły, o której wspomniałem, już od 5 lat, panie dyrektorze. To już 5 lat. Tak, już 5 lat. Wygrał pan w 2016 roku konkurs. Szkoła wtedy liczyła 400 uczniów. Tak, dzisiaj ponad 400, dzisiaj osiągamy 800. 800 osób. Pan uważa, że to jest miara pana sukcesu. I niewątpliwie tak chyba jest. No, na ten sukces się składa wiele takich małych rzeczy. Przede wszystkim, tak mówię nauczycielom, to są nauczyciele. Mamy ich bardzo, bardzo dobrych. Drugi, organ prowadzący. Kiedy organ prowadzący wspiera, a nie kładzie kłód pod nogi, to już jest bardzo dużo. A tak jest właśnie na dzień dzisiejszy, że organ, pan prezydent wspiera szkołę. No i moja osoba też, która otwiera pewne furtki, pewne bramki, gdzie można dojść, żeby to lepiej wszystko działało. Ale nie byłoby sukcesów tej szkoły bez pana pomysłów z ostatnich 5 lat. Przypomnę, że pierwszym z nich był głośny w mieście i w regionie pomysł utworzenia szkoły, tak się to nazywa, szkoły stewardess, chociaż tak naprawdę jest to technikum obsługi pasażerów w ruchu lądowym, powietrznym i kolejowym, i morskim, czyli lądowym, czyli kolejowym, tak na jest. Przykład. To jest szkoła, która kształci tak zwanych stewardów i stewardessy. Tak. Pierwsi absolwenci już, zdaje się, opuścili mury szkoły, tak czy nie? Nie, jeszcze nie. Będą pisać maturę. Był egzamin zawodowy. Ja może tak się to wstecz cofnę. Proszę kiedy, bardzo. Kiedy skąd ten pomysł w ogóle? Dokładnie. Kiedy przyszedłem w roku 2016 na konkurs na dyrektora ZSP1 w Tarnobrzegu, szanowną komisję powiedziałem, że bardzo bym chciał utworzyć w tejże szkole właśnie takie technikum. Bardzo byli wszyscy zdziwieni, dlaczego technikum właśnie stewardy, dlaczego w Tarnobrzegu, a właśnie dlaczego nie. Kiedy mamy takich wspaniałych partnerów biznesowych jak LOT, jak PZB, czyli Polska Szkoła Bałtycka w Kołobrzegu, a patronem naszym uczelni wyższej jest Akademia Lotnicza w Dęblinie, to jest pierwszy garnitur firm w Polsce. I dzięki nim, dzięki ich wsparciu udało nam się, ministerstwo dało zgodę do tego, żeby taką młodzież kształcić w tym zawodzie u nas w szkole. I kształcimy. Ja przypomnę tylko, że w pana szkole można kształcić technika reklamy, technika żywienia, technika informatyka, technika usług fryzjerskich, organizatora turystyki. Istnieje szkoła branżowa, która kształci uczniów w 4 zawodach. Istnieje liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Pana niespełnionym marzeniem jest liceum dyplomacji, które być może powstanie. Zobaczycie państwo, jak znam pana dyrektora, to on tak łatwo nie odpuści. Na razie okazało się, że nabór okazał się zbyt szczupły, aby uruchomić taką klasę. Ale to jest pana marzenie jeszcze, prawda? To marzeń mam bardzo dużo, ja myślę, że... No ale spełnionym ostatnim marzeniem, panie dyrektorze, pozwoli pan, że przejdę do tego przedmiotu, który stoi przed nami. Jest to dron, a stoi tutaj nieprzypadkowo, bowiem ostatni pana pomysł, już urzeczywistniony, rozszerza kształcenie techników informatyków o obsługę tych właśnie urządzeń, które znajdują zastosowanie nie tylko w wojsku, policji, służbach ratunkowych, ale w logistyce, w przewozach paczek, no w różnych dziedzinach życia. Trudno sobie niedługo będzie wyobrazić istnienie naszej cywilizacji bez drona. I już ten pomysł pan urzeczywistnił. Tak, dron właśnie, mamy tutaj drona, czyli bezzałogowe statki powietrzne. Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy umowę współpracy między firmą Consulting Aviation w Lublinie, która wspiera nas, jeśli chodzi o właśnie o drony. Miasto wydesygnowało kwotę pieniędzy na to, żeby jeden z nauczycieli wyszkolił się do momentu egzaminatora, żeby mógł naszą młodzież
uczyć i też przygotować do tego, żeby oni w przyszłości zdali egzamin państwowy. Bo chodzi mi o to, żeby ta młodzież była wyszkolona, bo teraz drony to, tak jak pan powiedział, wszędzie. Mamy, czy to w wojsku, mamy amunicję krążącą, czy w logistyce, mamy transport właśnie ten covidowy, co jest właśnie teraz, tak o tym się mówi. To jest przyszłość naszego życia. I właśnie chcę być zawsze, żeby nasza szkoła była o krok przed wszystkimi innymi. Dlatego właśnie te drony. Myślę, że to przyniesie nam taki skutek, że będziemy jeszcze mieli więcej uczniów od września. Mhm. A jakie, powiedział pan, że ma pan głowę pełną pomysłów na przyszłość. Jakie jeszcze pomysły zamierza pan wdrożyć? Czy też może to nie chce pan konkurencji zdradzać? Znaczy nie, ja, aby pana nie podkupili. Znaczy nie, ja cały czas, dla mnie najważniejsze jest to, żeby była młodzież w szkole, a jak jest młodzież w szkole, to są zadowoleni nauczyciele. Chodzi o to, że pierwsze problemy w domu są wtedy, kiedy ktoś traci pracę. I moim zadaniem jest to, żeby była praca. A chodzi o następne pomysły. Mam wiele pomysłów. Takim pomysłem, jeśli chodzi o szkołę, jest w dalszym ciągu uatrakcyjnianie praktyk zawodowych. Ja mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nasza młodzież pływa promami do Szwecji. Pracuje w PZB. PZB ma 5 promów, którzy kursują Gdańsk, Nenesham i nasza młodzież tam odbywa praktykę i tam potem pracuje. Jeśli uczeń, który ma lat 19-18, zarabia za 2 tygodnie pracy, praktyki 5000 zł, to pierwsze to, że ma pieniądze, drugie to, że nie obciąża budżetu domowego. On potem kończy szkołę, wyjeżdża, no szkoda, że wyjeżdża z miasta, ale wyjeżdża na północ, pracuje w PZB, uczy się na uczelniach wyższych, czy to w Gdańsku, czy to w Szczecinie i tam rozwija się. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby ktoś z Tarnobrzega, z okolic Tarnobrzega, bo taką mamy młodzież, z miejscowości w koło Tarnobrzega pływała promami do Szwecji, zarabiała pieniądze. Ale mówię, my żyjemy lokalnie, ale myślmy globalnie. Nie zamykajmy się na rogatkach Tarnobrzega, że to już jest koniec świata i więc dalej nic nie ma, tylko niech tu mieszkają ludzie, tu wydają pieniądze, a pracują to obojętnie już gdzie. Panie dyrektorze, wspomniał pan, że cieszy pana widok szkoły pełnej uczniów. Z tym ostatnio ze znanych względów jest krucho. No jak się pracuje, jak uczyć zawodu, jak uczyć techników zawodu, skoro nie można im tego pokazać? Jak to wyglądają praktyki zawodowe? Teraz mamy możliwość, że można przyjść na zajęcia praktyczne, prawda? Mogą przyjść, no ale no, to jest ciężka taka nauka na odległość. Najlepiej jakby ten uczeń był w szkole, no ale no, nie może być, bo jest ta pandemia. No, myślę, że kiedyś się skończy. Jest to ciężka nauka. Nie dość, że ciężko ma nauczyciel, a też ciężko ma uczeń, no bo on musi jednak sam się zdyscyplinować i chcieć się nauczyć też, no. A z tym do końca nie jest tak. Pańscy uczniowie wyjeżdżali nie tylko na promy do Szwecji, ale również do Hiszpanii, do Włoch, na praktyki zawodowe w innych zawodach niż te stewardessy. Tak. Ale te wyjazdy nadal się odbywają? Nie. Teraz są wstrzymane wyjazdy. To był tak zwany Erasmus Plus, tak? Tak, i jest Erasmus Plus. No, mogę się pochwalić, że na dzień dzisiejszy, w lutym, żeśmy dostali akredytację Erasmusa Plus jako jedyni tutaj w okolicy i wysyłamy 3 grupy. No tylko to tak teraz się troszkę piętrzy się. Młodzież, która miała wyjechać w maju, wyjedzie we wrześniu. Czyli wszelkie zgody są, tylko pandemia powoduje, że fizycznie tak nie mogą opuścić albo naszego kraju, albo wjechać do tamtego. No tak, i jeszcze musi być zgoda prezydenta i kuratorium do takiego wyjazdu. No ale nikt o zdrowym rozumie nie pozwolić na tym, żeby narazić uczniów na coś, żeby było nie tak. No i to tak jest właśnie, że mówię, mamy zgody, mamy przydane pieniążki na wyjazdy, no dlatego właśnie chcemy, żeby oni wyjeżdżali, no ale czekamy, aż to się skończy. Mhm. I dlatego Hiszpania, no bo jednak młodzież najbardziej rajcuje, jak pan powiedzieć, palmy, samolot,
ciepła pogoda, morze, a to wszystko znajdujemy w Maladze, dlatego Malaga. Panie dyrektorze, szkoła przeszła długą drogę, ma 122-letnią historię i na początku swojej działalności kształciła tokarzy, dziewiarzy, no takie pragmatyczne, potrzebne wtedy zawody. Teraz, jak widzimy, operatorów dronów, stewardesy. Gdzie jeszcze zakończy się edukacja tych młodych ludzi, którzy trafią do zespołu szkół numer 1 w Tarnobrzegu? Na pewno, jeśli chodzi o stewardesy, mam zamiar pojechać do pana prezesa lotu, bo akurat na dzień dzisiejszy, w maju, wychodzą pierwsze nasze absolwentki i absolwenci i chciałbym, bo to był taki pomysł, żeby to nie był ten fachowiec nie był półproduktem, tylko produktem, żeby osoba, która ukończy naszą szkołę, mogła tylko przejść taki kurs bezpieczeństwa i podjąć pracę w locie. Ja chciałbym, i my nie chcemy kształcić bezrobotnych, my chcemy, żeby nasza młodzież pracowała. Czy nasi kucharze, jak kończą gastronomię, pracują w renowanych hotelach w Polsce, tak chcemy, żeby informatycy znaleźli pracę, ewentualnie poszli na studia, czy to wojskowe, czy inne. Dlatego chcemy, żeby nasi turyści też znaleźli pracę w branży turystycznej. No, chcemy, żeby było jak najmniej bezrobotnych, żeby najlepiej w ogóle nie było. No tak. Pan tego nie pamięta, ale szkoła przez całe powojenne lata mieściła się w ciasnym, niedostosowanym do potrzeb szkolnych budynku, tak zwanej kozyrówce. Nie miała nawet sali gimnastycznej. O pracowniach z prawdziwego zdarzenia nie mówiąc. Od 10 lat szkoła mieści się w pięknej siedzibie na ulicy Kopernika w Tarnobrzegu ze wspaniałą salą gimnastyczną, a to jeszcze chyba nie koniec inwestycji w infrastrukturę sportową na działce należącej do szkoły. Wiadomo coś panu o planach bieżni lekkoatletycznej? No to plany to już chyba już od dawna są plany. Plany, no myślę, że się w końcu zrealizują te plany. No, ale to pana działka, to pan powinien wiedzieć. Z miłą chęcią są plany. Na pewno, jeśli będzie takie coś i miasto, bo to wiadomo, że nie kosztuje złotówkę, tylko dużo pieniążków, na pewno, jeśli dojdzie do tego, to ja bym chciał, żeby takie coś powstało na terenie. Bo rezerwa terenu tam jest. Jest. Jest dużo. Dzięki tym inwestycjom sportowym, mam na myśli tutaj głównie tą halę gimnastyczną, uczniowie szkoły odnoszą także sukcesy nie tylko na niwie zawodowej, ale również sportowej. No. Jeden z uczniów jest mistrzem w którejś tam klasie MMA. Tak, jest. Ostatnio właśnie był, właśnie pochwaliła się jego mama, bo nawet on się nie pochwalił. Aha. Tylko, że przyszła mama i powiedziała, że syn zdobył właśnie wicemistrzostwo Polski w sztukach walki. Więc szkoła ufundowała mu gadżety sportowe. Doceniamy naszych uczniów i zależy nam na to, żeby się chwalili. A my się chwalimy dalej tymi uczniami, a uczniów mamy wspaniałych. Panie dyrektorze, miło mi było gościć pana w naszym programie, w naszej telewizji. Dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. I uczniom i kadrze pedagogicznej zespołu szkół numer 1 w Tarnobrzegu życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo w imieniu dziękuję. Całej naszej redakcji. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu, dziękuję panu.